Wiemy jaka firma wykona aktualizację dokumentacji mostu Tczewskiego, która umożliwi kontynuowanie prac pod warunkiem, że rząd wkrótce przekaże Tczewskiemu starostwu 65 milionów złotych z polskiego ładu. Nową dokumentację przygotuje konsorcjum z Bydgoszczy. W listopadzie informowaliśmy o tym, że z jesiennego rozdania Polskiego Ładu 700 tysięcy złotych zostało przeznaczonych na przygotowanie aktualizacji dokumentacji mostu Tczewskiego. Pierwotnie zakładano, że miała ona dotyczyć przęseł od strony Lisewa, jednak pilniejsze okazało się przygotowanie dokumentacji pod między innymi przesunięcie spornego przęsła ESTB z nurtu Wisły na Tczewski Brzeg. To kompromis, jaki udało się starostw wypracować z pomorskim konserwatorem twierdzącym, że sporne przęsło to ważny zabytek. Powojenne ESTB zniknie z tkanki mostowej, jednak musi zostać w całości wyeksponowane w sąsiedztwie mostu. Jesteśmy po rozmowach z panem prezydentem, z radą miasta i takim naszym zamierzeniem jest działka, która w tej chwili jest w gestii miasta gminy Tczew. Znajduje się ona przy ulicy Jana Skolna, graniczy z ulicą Nową i z ogrodzeniem zakładu energetycznego. Hmm. czy bo tam jest obok ścieżka rowerowa? Czy, czy jest jakiś plan, żeby ścieżka rowerowa przechodziła w środku mostu, czy będzie tuszowa? Pewnie by to było czymś takim dopełnieniem tego, tego przeniesienia i, i pewnie ładnie i dobrze by to wyglądało. Natomiast zobaczymy, jak to z projektu wyjdzie, czy będą takie możliwości ze względu na ukształtowanie terenu. Na pewno byłoby to dobrym zamierzeniem. Stajostwo łącznie zabezpieczyło 720 tysięcy złotych na sporządzenie aktualizacji dokumentacji. Wynik przetargu okazał się bardzo korzystny finansowo. Do przetargu przystąpiły dwie firmy. Wygrała firma bydgoskie konsorcjum, które zaoferowało cenę 480 tysięcy złotych. Druga firma, która złożyła ofertę zaproponowała ponad milion złotych. Z kolei firma Europrojekt, która poprzednio sporządzała dokumentację Mostu Tczewskiego, tym razem nie złożyła żadnej. Starosta informuje, że w przyszłym tygodniu zostanie podpisana umowa ze zwycięzcą przetargu, czyli konsorcjum składającym się z firmy BAK z Bydgoszczy oraz Aksja z Dąbrówki pod Poznaniem. Dopytaliśmy, kiedy należy spodziewać się gotowej dokumentacji. Wszystko będzie zależało od pana wojewódzkiego konserwatora i jeżeli te rozmowy będą konstruktywne, to powinno to się zmieścić w granicach 3-4 miesięcy. Aktualizacja dokumentacji będzie zawierać nie tylko projekt przeniesienia i wyeksponowania przęsła STB przy ulicy Jana Skolna, ale także projekt portalu wjazdowego nad Przyczółkiem, w którego wnętrzach będzie mieściła się siedziba oddziału Muzeum II wojny światowej. Projekt uwzględni również rekonstrukcję jednej wieżyczki, która posłuży za wzór do odbudowy wszystkich ośmiu brakujących wież. Jeśli polski rząd w najbliższych tygodniach przekaże obiecane 65 milionów złotych z Polskiego Ładu na kontynuację odbudowy mostu, to za te środki uda się przenieść przęsło ESTB, dokończyć budowę nurtowego filara oraz przyczółka oraz budowę jednego przęsła nawiązującego swoją stylistyką do zabytkowych XIX-wiecznych przęsę Lęcego. Tylko na te zadania wystarczyłoby środków. Łącznie na dokończenie całej odbudowy potrzebne Trzeba ponad 200 milionów złotych.